Dobry wieczór. Co podać? Czy już mnie słychać? Ja przegrałam z nim w karty ostatnim razem. Ostatnim razem przegrałam z nim w karty. Prawie działa, jeszcze nie wszystko tak jakby się włączyło. No dobra, no to skoro ostatnim razem przegraliśmy w karty, to tym razem trzeba wygrać, tak? Nie jestem głodny. To tak działa. Tak mi się wydaje. Tak właśnie, to zaczynamy grę. Dobry wieczór wszystkim! Co słychać? O! Jak na złość. Ostatnim razem przegrałam, dlatego że nie miałam trzaskającego mrozu, a teraz dostałam dwa. Bez sensu. Ja bym wymieniła tak. Serio. No może być. Myślę, że damy radę z tym wszystkim. Czemu on ma 11 kart? Czemu on na dzień dobry ma 11 kart? Nie podoba mi się to. Zrobimy tak. Musimy pograć trochę na czas. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę użyć jest najlepiej. Czy trzaskający mróz? Czy... Czy gęstą mgłę? To chciałam powiedzieć. Tego nie mogę podmienić, nie mogę. Szkoda. Bardzo żałuję. Może zrobimy tak. O, perfekcyjnie. Teraz mu obniżę gęstą mgłą. To on będzie miał 11, 12, 13, 14, 15. A ja będę miała 18. To chyba tak zrobię. Że jeszcze gęstą mgłę. I znowu mam 18. Co teraz zrobić? Mogę zrobić jeszcze jeden. Jeszcze jedną rzecz. No właściwie to dwie. Wystawić jakąś kartę i podmienić ją manekinem. Ja mam 4, on ma 5. Zmuśmy go do działania. Co go zmusiłam? Dobra, przeciwnik zaczyna, tak? Czy teraz wygram? Nie, on... Na dół. Też chcę użyć zdolności tego dowódcy. Czemu? Ale bez sensu. No dobra. Przeciwnik spasował. Przeciwnik wie, co robi.
O, dziękuję. Cześć, Dramari, co tam słychać? Ja przegrywam w tym momencie. To dobrze, że u ciebie chociaż dobrze. No jak na złość. Bo ja mam tylko 2 punkty. Koniec. Ej, to już drugi raz, kiedy przegrywam z tym kaczmarzem. Nie gram z nim więcej. Higiena rasowa jest w tym mieście na tym samym poziomie, co higiena osobista jej mieszkańców. Okej, okay. Teraz może... Teraz lepiej. To dobrze, że dobrze. Co jeszcze ciekawego powiesz, Damari? Ja bym poszła może tu zobaczyć, co to, co jest za wykrzyknik. Pewnież dobra. Grałeś w wszystkie części? Czy tylko tą trzecią, najsłynniejszą? A dlaczego twe miecze nie przy pasie dyndają? No nie, bo moje miecze są na moich plecach. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Och, nie do końca. Nie widziałam żadnego ogłoszenia. Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Lepcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną. Najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć. Widzisz zresztą, sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? No, pomożemy mu pewnie, zobaczymy o co chodzi. To ile masz lat, Dramari? Jestem szalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. No dobra. To faktycznie w tym zadaniu chodzi o popłynięcie na Skellige. Może znajdźmy Jaskra tym razem. Za każdym razem z innymi wyborami, Dramari, czy z tymi samymi? To jest dopiero moje drugie przejście, trójki. I to w dodatku za pierwszym razem niepełne. Nie dokończyłam dodatków. O, co tam jest za potwór? Bandyta tam jest. Ja chcę się dostać do tego bandyty. Czy jak grałeś w te gry, to wybierałeś te same rzeczy? Na przykład, nie wiem, że za każdym razem wybierałeś, że chcesz zostać z Yennefer, albo że danego potwora zabijasz. Czy popełniałeś po prostu takie same decyzje?
najebałem, że zuszę. Czyli Ciri zawsze wiedźminka? Ja w sumie nigdy nie przychodziłam właśnie, żeby zobaczyć, jak co to będzie, gdy Ciri się odda pod władzę Nilfgaardu. Żebym was tu więcej nie widział! Zoltan. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Zoltan, co ty taki? Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobry wieczór, Toldox. Czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Będę Pewka. Życzenia. No. Aha, my się bijemy na pięści. Nie. Mogę wyciągnąć miecz, czy nie? Nie bijcie! Już nas nie ma! No, no chyba się bijemy na pięści. Nie lubię się bić na pięści. Chodu! No, sprawnie nam. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, drugu. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Smacznego, w takim razie. Tyś za to trochę zmarniał. Trafi cię coś? Czemu mi się ta... Czemu ta muzyka cały czas tu działa? O, lepiej. Nie chcę cię obarczać swoimi problemami. Nie pierdol, Geralt. Gadaj mi tu zaraz, o co chodzi. Chyba tak. Znalazłoby się kilka rzeczy. Niech zgadnę. Triss? A może Yennefer? Nie, z tym sobie poradziłam. Rozmawiałem z Triss. Wyjaśniliśmy sobie kilka rzeczy. A jeśli chodzi o Yennefer... Zdecydowałam, że ją... Znalazłeś? No, to musisz mi wszystko opowiedzieć. Na pewno, ale kiedy indziej. Teraz muszę załatwić coś ważniejszego. To znaczy? To znaczy szukam Ciri. Szukam Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. To gdzie jest Jaskier? A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. No dobra, no to przeszukamy. Przy okazji trochę fantów zabiorę. Jakieś listy poczytam. Ciekawe, kim jest Pran. O, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondencji? Lico me spłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. Skończyłeś, Zoltan? Szkoda. To ta lutnia, którą dostał od elfów z Dol Blatana? Aha,
Jeśli jej nie wziął, musiało mu się bardzo śpieszyć. Albo był poganiany przez innych. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie Jaskier zna się jak nikt. No. Na winie śpiewach i kobietach. Chce hrabio? Czy to do Jaskra? Wow, to naprawdę do Jaskra. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł Magistra Septem Artes Liberales. Julian Alfred Pankrac. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. A tu jest schowek, dobra. Ja chyba to chciałam schować. Nie wiem jeszcze czemu. No chyba tak. No dobra, reszta nie jest taka wcale. Chociaż ewentualnie może te kamienie. Czy kamienie? Dobrze, kamienie runiczne. Kamienie runiczne też bym pochowała. Zrobimy tak. Geralt, ruchu. Myślałam, że mogę pokrać z tym zoltanem w karty. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza Jaskra. A sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na cześć laureatów. Jaskier uczył świnie jodłowania, a ja... Zostawmy to. Strasznie dużo tu alkoholu. Cześć, Lizu. Co tam, co tam? Nadal w Katowicach? Dobra, to jeszcze tylko zabierzemy trochę alkoholu i podniesiemy książkę. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka, nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. No to zaraz mam dylemat. Może świetny żart. Ja, Jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Nic nowego jak na Jaskra. Szticu, to się Świebodzin nazywa. Albo polski Rio de Janeiro. Nie, nie, a dobrze mówię chyba, nie? Gdzie jest ten drugi wielki pomnik Jezusa? Teraz tak, czy lista z dziewczynami może nam pomóc? No, w sumie może. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. Cześć, Wolfer. No dobra, musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Postaram się. Jakby co, jestem obok. Ale jest ten. Ale jest pisany wierszem. On jest chyba pod I. No, czyli dobrze mówiłam, że pomnik jest w Rio. I w takim razie... O, mam punkt dostępny. A podblokować tutaj punkty 3 jeszcze, okej.
Co tu jeszcze mogę kupić? Może takie coś? No dobra. Oczywiście, że kusza. I oczywiście, że te bełty do kuszy. Nawet sobie wymieniam na lepsze. Szticu. Nasze polskie Rio. Jak, prawie jak to prawdziwe. No dobra. Czy czytamy wierszem? Ładnie. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna rosa wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Okej. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i siennik się nada. Tu jest tak, willa z ogrodem. Willa obok kostnicy. Tu jest pralnia u ujścia Pontaru. I okrawki przy placu biedoty. I jeszcze okrawki szwalnia obok domu szkutnika. O, Wespula. A z Zoltanem też muszę pogadać. O, to pewnie od razu mogę z nim w karty pograć. Chociaż pewnie muszę z nim pogadać dopiero na koniec. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. Czy grasz w karty? A jak wam się w ogóle podoba moja nowa ikonka nitek? Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i siennik się nada. Molly sprząta w willi baronowej Lavalette. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica, trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała Anastazją. Masakra. Galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Masakra, bo to jest ten sam rok, 2015, co 50 twarzy Greya i Wiedźmin. Szticu, co robiłeś w Szczecinie? Jak ci się podobało? Wespula, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na pół Nowigradu, że jest łajzą i zachrypniętym bażantem? Ona. I rzucała za nim doniczkami? Ona. Cóż, miłość nie rozumieje. Tak mi się wydawało się, że znam Wespulę z opowiadań. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no. Nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to gwychyr rozy faratre. Dobra nazwa, co? I udało ci się, Szticu, naprawić wszystko? Faratre? Jej ojciec nie jest przypadkiem nilfgaardzkim ambasadorem? Jest. Znasz go? To za dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No, to masz mniej więcej jasność. Co to za jegomość? Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki. Ale pamiętam to. Mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Pamiętam to. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. O. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. To chyba tam się udamy po raz... Znaczy, idziemy do Rozy na początek. To chciałam powiedzieć. To spoczko, Szticu, jak się udało. Wolfer, w serialu nie było,
ale polecam te audiobooki. I wiem, że to taki żarcik, kosmonaucik. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże nie jedno. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. No dobra, to wiem wszystko już, co chciałam. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Tak jest. Dowiedziałam się, że niestety nie mogę zagrać z Zoltanem póki co w karty. Ujacie! To do którego sklepiku z łódką zawitałeś? Bo tak szczerze, to szukam jakiegoś dobrego w Szczecinie i nie mogę znaleźć. W Poznaniu były lepsze sklepy z łódkami. W Poznaniu jest pastryka. Tak. My w Szczecinie mamy tylko dobrą herbaciarnię. Na deptaku. Polecam bardzo serdecznie Fanaberię. No. Czy problem... problem tych... Co tam się dzieje? Przecież nikogo nie bije. Problem tych szczecińskich pasmanterii jest taki, że są małe i mają mało tego produktu. Ale czekają na kogoś. A jeżeli chodzi o tą poznańską pastrygę, to tam jak się wchodzi, to po prostu na... Tak, wszystko jest upchane. Od podłogi po sam sufit, włóczki, wszędzie włóczki, pełno włóczek. I to nie jakichś takich byle jakich, tylko same porządne, dobre firmy, gdzie tylko po prostu mogło chodzić i dotykać i każdą miziać i kiziać, żeby zobaczyć, czy są takie, jakie chcę. Bo oczywiście muszę sobie pokiziać troszkę włóczki, zanim ją kupię, żeby wiedzieć, czy jest dobra. Nie wiem, gdzie jest Klemen Siewicza. Muszę to sprawdzić któregoś razu. To jest chyba Strusia 13? Wiem, że Strusia się nazywa ta ulica w Poznaniu. W każdym razie pasmateria nazywa się Pastryga. Jest Pastryga, a naprzeciwko jest chyba zdrobnienie tego. I tam, gdzie jest to zdrobnienie, to są guziki, igły i tak dalej. A chyba w Pastrydze są właśnie włóczki. Nie pocisz się w tej kurcie. Cześć, Dramari. Fajnie, że jesteś z powrotem. Najedzony? Czego tu? Pomyliłam się, już mnie nie ma. Jestem nowym nauczycielem przedmiarki. Niech będzie. Rosa Far-Atre mnie oczekuje. Mam jej udzielić lekcji fechtunku. Chodź za mną, panienka już czeka. Dziękuję. Spędziłam wczoraj 3 godziny. Spędziłam wczoraj 3 godziny, żeby ją narysować, więc... Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Więc mam nadzieję, że się podoba. Jeszcze mam ambicje zrobić jakąś dla subskrybentów małą ikonkę. Mam już nawet pomysł, jak to zrobić. Zobaczymy, czy wyjdzie. No proszę, kolejny dziwotwór. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador... Za mną. Za mną. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart.
No dobra, to ja się muszę przygotować. Muszę wyciągnąć ten drewniany miecz. O, lubię ten strój. No widzisz, że Dramari tak urwało. Kiepsko. Szybki jesteś. No, ile mam czekać? Walcz, a nie popisuj się! No, chodź tu. Ło! Ja miałam taki ostatnim razem piękny hashtag. Hashtag kocham, to nie zdradzam. Wygrałam! Jak to wygrałam? Nie ma już nikogo, kto byłby w stanie mnie czegoś nauczyć. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. No, to tak swoją drogą. A kim? Jakim cudem się to dostałeś? Kłamałam. Strażnicy mnie wpuścili, ale będzie ten. Musicie zaostrzyć straż. Powiedziałem, że mam cię uczyć fechtunku i od razu mnie wpuścili. Mówiłam ojcu, że to banda idiotów. Jeśli nie jesteś instruktorem, to kim? Przyszedłeś nas okraść? Zabić? Mów! Nie. Spokojnie, nic z tych rzeczy. Szukam jaskra. Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem. Chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... Nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki. Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Co? Jak to siostra? Jaka siostra? Wolfer, ja już ci trochę nie wierzę, bo za każdym razem potrafisz mnie napisać, że weź poddaj się, będzie fajnie i wpuszczasz mnie na manowce troszkę. Przykro mi, nie ufam ci już. Nie zdążyłam odskoczyć. O, chodź. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Ostatni chwil ten mi był. Też było smutno, Wolfer, wtedy, kiedy mi pisałeś, że zrób będzie fajnie i nie było fajnie. Walcz, nie popisuj się. No nie było fajnie. Ej, nie chcę ją zabić. Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? No, w sumie... Boże, kliknęłabym bardzo chętnie, ale obawiam się, że jak kliknę to zdradzę Yennefer, ale klikam. O. Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? To ta siostra? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania, Edna Far-Atre.
Największa mąci woda na południe od Jarugi. Och. Zaraz, zaraz. To znaczy, że Jaskier was pomylił? No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. Ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Bliźniaczki. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, drogie panie. Spokojnie. Żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Dokładnie. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jasne, jak jasne. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Właśnie nie wiem, czy chcę o to pytać, ale dobra. Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. No dobra. Cesarz konsekwentnie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. Dobra, to zapytajmy o coś innego. Wracając do tematu. O, Doldox, to na zdrówko dla ciebie i dla synka. Doldox, jak ci się podoba nowa ikonka nitek? Bo jeszcze nie usłyszałam twojej opinii. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. No właśnie. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Zresztą kto go tam wie, mógł to wszystko zmyślić, żeby wzbudzić naszą zazdrość. Śpiewaczyna. Chyba skutecznie, bo od razu cała się zapaliłaś. Palę się do tego, żeby dać ci w nos, Markulo. Boże, jak one się kłócą. No to bajo, Dramari. Doldox poprzednio była taka po prostu kulka, zwykła. Taka po prostu, którą Twitch dał. Więc jest nowa ikonka, czy tam pojawiła się. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. No, a chciałam jeszcze powiedzieć... Właśnie chyba ze streamem coś. Zaraz to sprawdzę. Powinno być wszystko okej. Mogę jeszcze zrobić... Tak... Okej, okay, już chyba się... Dobra, już chyba się poprawiło.
No mi już wyskoczyła informacja o tym, że jest lepiej. Nie wiem, czy chcemy pozabierać od nich trochę fantów. Ale może bym to sprawdzała. Co tu mają pochowane? Dalej ścina? Bo ja mam informację, że się poprawiło. Przynajmniej mi tak wyskoczyło. Okej, dobra, widzę. Ścina. Wiecie co? Ja zrobię restart.